Każdego dnia modlimy się o to, aby Boże Królestwo przyszło i by było pośród nas. Wypowiadamy tę prośbę w każdej modlitwie pańskiej, naszym codziennym pacierzu. Jak mamy rozumieć to wezwanie i zarazem prośbę? Przyjdź Królestwo Twoje. Jaką prawdę Chrystus chce nam przekazać w dzisiejszej przypowieści? Jako pierwsze skojarzenie myślę, że może przychodzić nam na myśl zapewne obiecane niebo, raj, stan radości wiecznej. Jednak warto zobaczyć, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus pokazuje, że Królestwo Boże to rzeczywistość dynamiczna, zmienna. A przecież w niebie żadnych zmian nie będzie. Będzie tylko wszechogarniająca nas miłość. Zatem Chrystus, mówiąc o Królestwie Bożym, raczej chce wskazać nam wymiar naszego doczesnego życia, które właśnie jest zmienne. Ukazuje rzeczywistość Królestwa Bożego, które pragnie, aby kształtowało się wokół nas, aby wzrastało w naszych rodzinach, wspólnotach, środowiskach pracy czy nauki. W tych wszystkich miejscach, które często nie łączymy z obecnością Boga, w których, można powiedzieć, ta obecność nam się gdzieś gubi. Przyglądając się codzienności naszego życia, możemy zobaczyć, jak mało jest w nas tej przestrzeni, w której prawdziwie Bóg chce królować. Często może się wydawać, że chociaż deklarujemy się jako chrześcijanie, nie towarzyszy nam tak naprawdę świadomość obecności Boga. Czy w tak kształtowanej rzeczywistości może być choćby cień Bożego Królestwa? Może. Nawet nie tylko cień, ale cała pełnia i blask. Właśnie o tym próbuje nas przekonać dzisiejsza Ewangelia. Ziarno Bożego Królestwa zostało zasiane w każdym z nas. Aby lepiej zrozumieć Chrystusową przypowieść, warto zobaczyć, że ziarno nosi w sobie całą siłę drzewa. Jest drzewem w możności. Chociaż jest bardzo niepozorne, ma w sobie wielką siłę i możliwość wzrostu. Aby wykiełkowało, musimy jednak poczekać, stworzyć odpowiednie warunki, by to, co kryje się w twardej łupinie, mogło się rozwinąć. Swoim pięknem mogło nas zadziwić. Podobnie z życiem duchowym, jakie nosimy w sobie. Dlatego tak ważna jest świadomość i zgoda na ten dynamizm, na czas, który muszę poświęcić. Trzeba wielkoduszności, aby nie stracić tych nikłych zaczątków nowego życia, które niosą w sobie moc. Nie można porzucić nadziei w to, że Bóg zawsze ostatecznie zwycięży. Drugą ważną cechą owego chrystusowego ziarna jest to, że jest ono zasiane przez Boga i niezależnie od tego, czy się śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy kiełkuje i rośnie. Bóg swojej wszechmocy ma możliwość wyprowadzenia dobra z każdego doświadczenia naszego życia. Nawet grzechu, który oddamy Jemu, jest On w stanie przemienić naszą siłę. Jego Królestwo jest zawsze pośród nas. Bo nie ma sytuacji, która ostatecznie nie mogłaby doprowadzić do realizacji Bożych planów. Dzięki trudom, niepowodzeniom, upadkom uczymy się prawdy o sobie, stajemy się pokorni, dojrzewamy i możemy wydać owoce. Warto tak, spoglądając w swoje życie, życie, które nie kończy się tylko tu i teraz, w tej perspektywie, nawet jeśli zagubimy się i na chwilę gdzieś pozostawimy Boga, On pozostanie przy nas. Da nam nadzieję, że Jego Królestwo nie podważalnie jest w każdym z nas.